Cześć moi drodzy, z tej strony Kasior, a to jest kolejny poradnik do gry Rust. Tym razem nauczymy się, jak robić farmę i ją nawodnić. Zapraszam do oglądania. Stawiamy sobie taki prosty domek, najlepiej przy wodzie. No i zaczynamy zabawę. Po pierwsze musimy mieć do domu doprowadzony prąd, ale o prądzie dzisiaj nie będziemy mówić, macie o tym oddzielny poradnik na moim kanale. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Zaczniemy od postawienia sobie 6 takich miejsc do sadzenia roślinek. I przykładowo posadzimy sobie tutaj konopie. Pierwsze co widzimy to genetykę, o tym nagram oddzielny poradnik, bo najpierw muszę się tego oczywiście nauczyć, bo to nie jest takie proste. Potem mamy health, czyli ogólne życie, żywotność naszej rośliny. Jest na razie na poziomie 10 na 100, więc bardzo źle. Kolejne 4 tabelki nas nie interesują i mamy kondycję. Światło, woda, gleba, temperatura i ogólne samopoczucie naszej rośliny. Wszystko musi być na 100%, żeby roślina rosła jak najlepiej. Problem ze światłem ogarniamy oczywiście lampami. Jedna lampa na 2. Jedna lampa na 2 takie donice w zupełności wystarczy. Od baterii puszczam sobie kabelek do rozdzielacza, z rozdzielacza do czarnego pyrtka i bręcza od czarnego pyrtka do electric input. Są 3 lampy, każda pobiera po 2 prądu, czyli wychodzi 6. Ustawiamy sobie 6. I output prowadzimy do lamp. No i działa. Światło już jest na 100%. Wodę na chwilę sobie pominiemy i zajmiemy się ziemią. Żeby polepszyć stan naszej ziemi, musimy włożyć do środka nawóz. Donica automatycznie pobierze sobie tyle, ile będzie potrzebowała. Nawóz tworzymy stawiając sobie kompostownik. Do niego wrzucamy gnojówkę albo włókna roślinne i po jakimś czasie zmienia nam się to w nawóz. Widzimy, że gleba już jest ok, tak więc kolejna rzecz. Temperatura. Jesteśmy na zwykłym biomie, czyli tutaj temperatura będzie odpowiednia. Po chwili po prostu musi sobie wzrosnąć, nabrać słoneczka i już będzie roślinie ciepło. Gdybyście byli na zimie, no i dobra, skupmy się w takim razie teraz na wodzie. Jeżeli nie mieszkacie przy oceanie albo przy rzece, pozostaje wam rozstawienie takich oto łapaczy deszczówek. Po czasie woda po prostu zacznie się pojawiać. Nie musi padać deszcz. 3 powinny wystarczyć. Łączymy je sobie szeregowo. Tutaj stawiamy beczkę na wodę. I do niej doprowadzamy całą ciecz. Natomiast jeżeli chcecie pobierać wodę z oceanu, potrzebujecie 2 rzeczy. Takie oto pompy wody, która będzie wciągała wodę z oceanu. I takich oto beczek z filtrem, które będą oczyszczały nam wodę słoną i tworzyły z niej wodę słodką. Pamiętajcie, że wodą słoną nie można nawadniać naszych roślinek. Obydwie rzeczy oczywiście podłączamy do prądu. Beczka z filtrem wymaga 5 prądu i pompa tak samo. I podłączamy pompę. Prąd już jest, teraz trzeba przeciągnąć tylko wodę. Okej, mamy przeciągniętą wodę. Teraz pojawia się tutaj i automatycznie w drugiej butli zostaje oczyszczona. Teraz będziemy potrzebowali takiej pompki płynu i pewnie wystarczyłyby 3 spryskiwacze, ale ja wolę dać 6, żeby wody tutaj nie zabrakło, bo ona jest najtrudniejsza do utrzymania. Podłączamy kolejnego czarnego pyltka. Mamy 6 spryskiwaczy, które pobierają po jednym prądzie i jedną pompkę, która pobiera 1, czyli łącznie 7. I ustawiamy na 7, podłączamy power pump. Z tej beczki ciągniemy wodę aż do tej pompki fluid input, a fluid output wychodzi do góry i do pierwszego spryskiwacza. Przeciągamy do kolejnego i do kolejnego i do kolejnego. Tak jak mówię, spróbujcie u siebie zrobić na 3 spryskiwaczach. Powinno to działać, ale ja wolę się ubezpieczyć. Teraz wystarczy odpalić naszą pompę i wszystko działa. Jeżeli woda schodzi wam za szybko, to w pewnym momencie przestaną spryskiwacze nawadniać nasze grządki. Prawdopodobnie jeżeli zmniejszycie do 3 spryskiwaczy, powinno to się wyrobić, a jeżeli nie, to stawiacie kolejną taką pompę, która pobiera wodę i ciągniecie ją znowu do tych butli. Jeżeli filtr by nie wyrabiał, to stawiacie drugą butlę z filtrami i macie 2 razy więcej wody. W razie czego, jakbyście się bali, że nie starczy wam wody, wystarczy postawić dodatkowo jeszcze kilka skraplaczy wody i wtedy podłączacie to do takiego rozgałęźnika. Z tej butli ciągniecie do drugiej rurki rozgałęźnika i stąd dopiero do pompki. To tyle. Był taki podstawowy poradnik do tego, jak nawadniać swoje roślinki.